Ty, ładnie ciśnie. Jaki kozacki spoiler. 2011 rok. Bardzo ciekawe. To stare auto, już w poprzednich Forzach mieliśmy, no nie? Tylko że w tej nie mamy takiej zwykłej Agery. Mamy One to One, mamy Agerę RS, mamy Regerę, mamy stare Koenigseggi 2, mamy Jesko, ale no starej nie ma. Tej podstawowej Agery, bo to jest taki chyba podstawowy model, no nie? Dobra, zobaczmy. O, ale fajnie wyglądają te światła. Świetnie się prezentuje to auto. Zobacz. Pamiętam, że grałem w Fordzie Horizon chyba 2, to tym samochodem ciężko mi się jeździło, ciężko mi się go prowadziło. Mi się zawsze podobało to w Fordzie, że ta deska rozdzielcza się w przedniej szybie odbija. Podejrzewam, że będzie się gówniano prowadzić, że będzie dupa uciekać na zakrętach. Zaraz sobie zobaczymy słapy, zaraz sobie zobaczymy jeszcze tuning wizualny. Podejrzewam, że nie ma dużo części i że wszystko skopiowali z poprzedniej Fordy, niestety. Dlatego pod tym kątem czekam na nowego NFS-a, jeśli chodzi o tuning wizualny, nie? No bo tutaj w Fordzie są ogromne braki tego. Niektóre samochody da się stuningować, ale nie tak hardkorowo jak w NFS-ie, kurde. Dźwięk chyba też skopiowany z poprzednich części jest. O, ale ciężko na zakrętach. Beczka. O, właśnie, tuning w Need for Speed Carbon jeszcze był przesadzony. Pamiętacie to? Tam można było jeszcze sobie, jak to było? Skalpelować? Jakoś tak, nie? Samochód, że można było tam jakieś zderzaki sobie... O, jakby taki tuning wrócił. Masakra. A w ogóle zobaczcie, co mi się na pulpicie pojawiło. Zaczęło coś nagrywać. What the fuck? Nie wiedziałem, że to działa na kompie. Myślałem, że tylko na Xboxie. Ale przód fajnie wygląda tego auta. Podoba mi się. Taki opływowy. No i co? I mamy standardowe te owiewki, których na szczęście aż tak mocno nie... O, patrz! Jaki kozacki spoiler! Szkoda, że nie można go regulować. O kurde, mamy ten na dachu. Boxa. No i ten gówniany spoiler jako regulowany. Dlaczego nie dadzą tego spoilera regulowanego? Powiecie mi to czy nie, no? A kurde. To by tak tu pasowało. A możemy sobie dać w tym wypadku... No nie, no ten spoiler jest kozacki. Standardowy też jest fajny, ale ten... Wow, to jest chyba z jakiejś wyższej wersji, no nie? Ten spoilerek. Ale to jest też Koenigsegga. No i mamy boxa, kurde. Z tym boxem. Tego boxa chyba mieliśmy już w poprzedniej części. Ale niski jest ten samochód. Ja pierniczę. Ciekawe. Ciekawe, jaki opór robi ten box, jak się jedzie te 300 na godzinę. Tak w rzeczywistości. Mega. On też... Ej, zobaczcie, on ma tutaj tunel chyba po środku, ten bok. W ogóle, gdzie tu są mocowanie do tego boxa? Wytłumaczycie mi, jak to się go mocuje? Gdzie on? Jak on jest przymocowany? Na śrubki jakoś do dachu wkręcone? Co to jest? Podejrzewam, że ten dach się ściąga i się zakłada jakiś dach specjalny z zaczepami. Nie wiem, nie mam pojęcia, no. Jak to tutaj działa? Na trytytki? Może. Mam dylemat między tym spoilerem, a tym boksem. Weźmiemy boksa, zobaczymy, czy z kokpitu będzie go widać. O, ale pięknie wygląda ten tył. Wow, naprawdę nieźle. Jest taki super niski ten samochód. Taki standardowy, nie? W porównaniu do tych wyższych Koenigseggów. Fajnie wygląda. Jeszcze z tym boksem. No w Fordzie to chyba faktycznie będzie służyło to auto tylko do wypadów. Jeśli chodzi o słapy, to nie mamy tutaj żadnego. Możemy sobie zrobić napęd na 4 koła, jakby ktoś chciał. Sprzęgło, skrzynia biegów. Czyli zobaczcie, nie ma tutaj, nie możemy tutaj wrzucić jakiegoś silnika, nie wiadomo jakiego. Ale mocy raczej nam wystarczy, no. Raczej nam wystarczy tej mocy. On jest tak doładowany, ten silnik. Ile tu mamy mocy? 1400 koni mechanicznych. Co tu jeszcze możemy? A, zawieszenie, okej. Okay. Jeszcze niższy może być, wow. Ale tu już by się przydały dystanse. Zobaczcie, jak koła wchodzą w te nadkola, widzicie? Już tak trochę nieładnie wygląda.
Już nie ma takiego spasiku fajnego. Nie da się tutaj... Nie da się, a szkoda trochę. Po prostu negatyw będzie trzeba zmniejszyć i będzie spaść. Kurde, patrzcie jakie staty po tuningu. 1300 kg wagi, 1400 koni mocy. Ja pierniczę, przesada. O kurde, Transformers jakiś, nie wiem, brak mi słów. Ale takie niskie, nie? A to jest najlepsze, że już mamy takie podobne Koenigseggi w grze. Ale ten jest taki czysty. Ej, zobaczmy, czy z kokpitu widać tego boksa. Chyba nie. Nie ma szans, nie zobaczysz go. Ja pierdzielę. Jakie zegary, ty. Turysta tak leciutko. Ty, ładnie ciśnie. I to z boksem na dachu. To z Polski na Chorwację? 6 godzin. Tyle samo co za paliwo byś zapłacił? To tyle samo mandaty. Ale byś dojechał szybko. Ja mandaty nawet więcej, kurde. W terenie zabudowanym 400 km na godzinę, wyobrażasz sobie? Albo w tunelach. Jak tam w tunelach jest ograniczenie do 80, w niektórych tunelach nawet do 60 km na godzinę. Albo jeszcze, o, przez Wiedeń. Tam jest taka mega, mega długa prosta. I tam się jedzie cały czas tak 60, 70. I wyobraź sobie takim Koenigseggiem nagle 300, kurde. Szaleństwo. Ja jechałem 90 km na godzinę gdzieś tam w tunelu w Czechach, a było chyba 70 czy 60, nie, 70 było. Jechałem 80 chyba 2, czy coś takiego. I przyszedł mi mandat 1000 koron za przekroczenie prędkości. Musiałem zapłacić ostatnio. O! Ale ciśnie ta fura. Na zakrętach podejrzewam, że katastrofa, ale autostrada? Spoko. Jakoś dużo nie pali, średnie spalanie to 15 litrów. No to pewnie przy takiej normalnej jeździe, nie? Jakby się o 400 km na godzinę, to by nagle spalał 100 na 100. Tak, ten Koenigsegg był w filmie Need for Speed. Zresztą, moim zdaniem film Need for Speed był takim... jednym z lepszych filmów o wyścigach, wydaje mi się. On już ma trochę lat, on tam chyba we wczesnych latach 2000 wyszedł, no nie? Ale mega fajnie pokazana była tam prędkość, bardzo mi się podobało. A co najlepsze, ludzie bardzo hejtowali ten film, jak on wyszedł. Jak to zwykle ludzie, nie? Jeden napisze jakąś opinię, a reszta powiela i tyle. I to są opinie ludzi. Ale... fantastyczny film, polecam wam sobie go odświeżyć. Ten moment właśnie, kiedy uciekali, kiedy ścigali kogoś tam agerami, jest niesamowity. Dobra, no to na zakrętach to już wiemy, że będzie katastrofa tym autem. Ale wygląda kozacko. No zobacz na to. A tego boksa to nie rozumiem.